Szanowni Państwo, w oczekiwaniu na wyniki konkursu numer 2 ja zapraszam cztery konie, które nam pokażą małe co nieco. Mówię o tym co nieco, niczym z Kubusia Puchatka, ale to będzie oczywiście znak firmowy klubu jeździeckiego DRS, czyli pokaz kadryla. Ale może oddam głos panu prezesowi Michałowi. Tak jest, proszę Państwa, no, klub jeździecki DRS zajmuje się taką ambitną rekreacją. Jedną z form rekreacji są układy taneczne. Bardzo często klub jeździecki DRS uświetnia takim pokazem wiele uroczystości, na przykład 11 listopada, ale występujemy również przed pałacem w Lubostroniu. Zabawę tego typu zapoczątkował oczywiście prezes senior. I dzisiaj w takiej pigułce, no ponieważ skupiamy się dzisiaj przede wszystkim na rywalizacji, ale chcemy w przerwie pokazać, jak wygląda właśnie wykonanie takiego układu tanecznego na koniach. Zaprezentują to cztery nasze doświadczone amazonki. Jak widzicie, wszystkie startują na naszych huculkach. Są to bardzo niesforne koniki. Mimo że są takiej niewielkiego wzrostu, często są kapryśne, potrafią zdominować jeźdźca. Niemniej jednak te amazonki są naprawdę przygotowane do tego, żeby zaprezentować nam tu ten pokaz. Oczywiście, jeżeli no coś nie wyjdzie, wiadomo, to jest żywe zwierzę, a te warunki są troszeczkę odmienne od tych, które mają na co dzień. Czy muzyka gotowa? Amazonki gotowe? Ja może przedstawię na początek, bo nie wiem, czy później będzie czas. Na koniku, który nazywa się Poker i rzeczywiście stosuje czasami pokerowe zagrywki, tego konia dosiada nasza amazonka Natalia. Brawo, brawa na zachętę. Na pisance taka świąteczna nazwa, wielkanocna. Zdradzę Państwu, że to jest ciekawostka. Pisanka jest mamą tego pokera. Dziwne troszeczkę, nie? No tak się zdarza w naturze, czyli na pisance pisanki dosiada też nasza dzielna amazonka Julka. Na huculce, czyli koniu rasy huculskiej o imieniu Kama siedzi siostra Julki, Lena. I ten zestaw tych huculskich koni naszych zamyka Olimpia i dosiada ją dzielna Maja. Proszę bardzo, muzyka start.
Wielkie brawa. Proszę Państwa, rzeczywiście wielkie brawa, weszło perfekcyjnie, konie się postarały i oczywiście amazonki się postarały, bo gdyby nie ich prowadzenie, to no mogłoby być różnie. Jeszcze raz na pokerze. Natalia, na pisance Julka, na kamie Lena i na Olimpii Maja. I poprosimy jeszcze o rundkę honorową. Drodzy Państwo, ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że dziewczyny nie tylko pomagają, jadą pokaz, jeszcze startują, są naprawdę multifunkcjonalne, multizadaniowe i bardzo wszechstronne, także z mojej strony jeszcze dołóżmy im braw, bo naprawdę dziewczyny na to zasługują postawą jeździecką wobec koni, wobec koleżanek, młodszych jeźdźców, początkujących. Dziękujemy bardzo naszym amazonkom.